make the long story short. Jutro odwiedzamy Sosnowiec. Gramy koncert, będzie ogień zgarnę Sosnowiec. Akcja taka, że mój DJ nie mógł zagrać. Na zastępstwo zgarnął naszego człowieka Maria, którego poprosiłem w przeddzień, żeby kupił mi bilet na pociąg. Oddam po koncercie do koncertu biznes, tu flotu mam. Mówi okej, rano będę czekał na peronie. Pociąg jedzie stąd i jedzie od tej. Tylko się nie spóźni, Lechu luzik. Nazajutrz staję o bezpiecznej porze i do Gdańska robię cruising. Na dworzec główny za drobne kupiłem pety i parę piwek i jakieś gazety. Dobra, jestem już na dworcu, szukam wzrokiem Maria. Zaznaczę, że nie mam telefonu, dokumentów, skandal. Nie widzę go nigdzie wokół, ale widzę pociąg, wsiadam. Pewnie siedzi w środku, a kierunek pociągu się zgadza. Kurwa, chyba źle wsiadłem na bank. Teraz muszę coś wymyśleć, bo na moją niekorzyść gra czas. Przypadkowych ludzi pytam, czy zadzwonić mi ktoś da. Numer do DJ-a, serio, na pamięć, na szczęście z nami dzwonię. Mówię, ziomek, coś jest pomylone, potrzebna mi pomoc, ziomie. Przypadkowi ludzie wsparli mnie pociągu telefonem. Jestem w drodze na Sosnowiec na ten koncert. Co go miałem grać z Maria, ale nie ma go. Potrzebuję do niego numeru i to teraz, bo idzie kontrola biletów, muszę się zbierać stąd. Szybko mi wysyła na klawiaturze, wybieram dzwon. W końcu Mario mówi halo. Wiesz, odbiera to, kurwa, gdzie ty jesteś, krzyczy, ale szybko zmieniam ton. Gdy ostatecznie uświadamia mnie, że ja żem zjebał, to jedzie za mną ostatnia szansa, żebym się przesiadł. To wysiadka w trzewie, którym minęliśmy właśnie teraz. Poproszę bilety do kontroli. A te piwo w siatce to pan tu ma zamiast spożywać? Musi pan kupić nowy bilet. Musi pan kupić nowy. Konduktorzy mówią, że mam czas do stacji Bydgoszcz, żeby w celu kupienia biletu. Mi to siano przyszło inaczej, robię wysiadkę tam i witam się z policją i nie dojeżdżam na własny koncert. Jest nam bardzo przykro. System działa tak, że ma pan jedną próbę, kup na kartu. Proszę się upewnić przed zakupem, że już padło sianko. Kiepska perspektywa, a niedługo stacja Bydzia, jak mnie wypierdolą tam, choć telefon by się przydała. Propos telefonów, znów od ludzi dzwonię do ziomeczka, czy już wysłał przelew, bo zaraz kończy się ta wycieczka. Mówi, że przed chwilą poszedł, będzie za 5 minut. Może za 5 minut do mnie, kurwa, przywita bydgoski dworzec. Konduktorka mówi, że udostępni mi tablet, żebym wszedł na stronę banku, ale pierdoli się zasięg, kiedy próbuję się zalogować. Wtem z głośników ogłaszają, że za moment stacja, oby nie docelowa. Wjeżdżamy na peron, zasięg wraca. Ona chce mi zabrać tablet w tym momencie, bo ją woła praca. Robię przed nią unik, prawie dochodzi do walki między nami. Nagle ekran pokazuje stan konta, jestem uratowany. I tak mija parę godzin spokojnej podróży. Piwka już wypite, coś chcę czytam, czas mi się nie dłuży. Ziomek obok pyta, co tam czytam i że też to lubi. W trakcie naszej gadki przychodzi konduktor i ją burzy. Kolejna atrakcja, zerwała się trakcja. Nie koniec konsekwencji wywołanych przez ten false start. Stoimy w miejscu, za 2 godziny ruszy jazda od nowego kompana. Biorę telefon i wydzwaniam Maria i nakreślam całą akcję, że będę o 11:00. On od dawna jest na miejscu, mamy zaczynać grać właśnie. Powiedz wszystkim, że dojadę. Weź tam zluzuj sytuację, czekaj na mnie na peronie i bierzemy taksę. I śmigamy zagrać koncert 3 godziny po czasie. Kurwa, wypiłbym se piwo, gdybym miał jakąś kasę. Nagle ziomek obok mnie mówi, dawaj do warsu. Posiedzimy, pogadamy, kupię po browarku. Świat jest mały, okazuje się, że kręcił mi klip Beczka 7 lat temu w Czechach do hymnu kępa. Gadka się klei, tym bardziej znów piwo wjeżdża. Ogarnianie czasu, przestrzeni, ocena mierna. Nagle wchodzi konduktor i przerywa gadkę, proszę wysiąść, dojechaliśmy na ostatnią stację. Patrzę przez okno, przecieram oczy, czy dobrze widzę. Przejechałem, kurwa, Sosnowiec, przystanek Katowice. O kurwa, stary, się zajebaliśmy w gadce, sorry. Ty no git, ale kurwa, jestem w ja pierdolę, ty dasz mi zadzwonić, morda? Tylko, że ja też mam za 10 minut regionalny dalej.
No dobra, ale dawaj teraz. No masz, bierz. Dobra, git. Kurwa Mario, jestem w Katowicach, człowieku. Ja pierdolę. Dobra, ty, no nie wiem, biorę cierpak. Jak się ten klub nazywa? Dobra, kurwa. Dobry wieczór, ja mam taką akcję, że... Dobry, nie mam pęgi, ale ktoś tam wyjdzie z klubu i ten... Mam tu torbę, ten... Dobra.